kontestacja. Startujemy kontestację. Kamil Cebulski was wita. A dzisiaj mamy który? 30 października 2012 roku. Jest wtorek, 21:00. O, właśnie 01 skoczyła, czyli jesteśmy jak zawsze spóźnieni o jedną minutkę. I jak zwykle o tej porze rozmawiamy o przedsiębiorczości, a w zasadzie to o biznesie, bo przepytujemy naszego wtorkowego gościa, a dzisiejszym naszym gościem jest Mariusz. Cześć Mariuszu, jesteś z nami? Jestem, witam. No to super. No to ja może powiem kilka słów o tobie, a ty to później będziesz sprostowywał, co? Okej. No to Mariusz jest z Warszawy i pomimo tego, że jakimś tam ekspertem sprawa nie jest, to prowadzisz firmę, która doradza i prowadzi takie różne sprawy administracyjno-urzędowe, to po pierwsze, a dwa, Mariusz prowadzi takie wirtualne biuro, wiecie o co chodzi, jak nie macie gdzie zarejestrować firmy, no to idziecie do Mariusza, płacicie mu pieniądze i on wam użycza adres i co dalej się dzieje? To nie tylko adres, ale całą infrastrukturę, czyli telefon, sekretarkę, prawnika, księgową, wszystkie bonusowe usługi. Jak ktoś potrzebuje przejechać z Gdańska do Częstochowy samochodem, to może przejechać. Jak ktoś chce przelecieć odrzutowcem, to też może przelecieć. Więc generalnie multum usług. To wszystko to jest ograniczone tylko wyobraźnią klienta. Aha, a to nie jest tak, że na przykład jak ja zarejestrowałem spółkę w Anglii, no to tam płacę dla takiemu biuru ileś tam funtów tylko za to, że jak odbiorą jakiś list z urzędu do mnie, to mi go zeskanują w PDF-ie i podeślą. Dokładnie, to jest taki pakiet minimalny, czyli obsługa poczty, obsługa maila, obsługa faksu, odbieranie telefonów ewentualnych. Więc taki pakiet rzeczywiście istnieje, to jest po prostu wersja startowa, tak? Czyli nie wiem, to najbardziej się cieszy popularnością wśród właśnie jakichś filii firm zagranicznych, które nie chcą generować dodatkowych kosztów, albo wśród studentów na przykład, którzy zaczynają działalność. Aha, ale co, to ci studenci nie mogą sobie u siebie w domu zarejestrować działalności? No, to jest tak, że żyjemy w takich warunkach społecznych, że mit jest bardzo ważny, więc Niektóry typ klientów potrzebuje jakiegoś takiego namacalnego dowodu istnienia firmy. Na przykład u nas nie da się prowadzić biznesu tylko spotykając się w restauracjach, w kawiarniach, cokolwiek dobrego to znaczy, tylko musi być jakieś miejsce pracy. I niektórzy też po prostu inaczej nie potrafią pracować, o dziwo. No i dlatego jest taka usługa na rynku. Poza tym większość urzędów, większość jakichś takich prawda, działań administracyjnych opiera się właśnie o to, że gdzieś jest to miejsce pracy i to się tyczy zarówno podatków, to się tyczy, nie wiem, jakichś tam rejestracji firmy, przerejestrowywania, robienia oddziałów. Wszystko to wymaga podania adresu firmy i wiarygodność tego podmiotu się zwiększa, jeśli to jest aparat jakiś bardziej skomplikowany niż adres domowy. No w sumie tak, bo ty masz takie fajne adresy, na przykład Plac Defilad 1 i teraz damy nagrodę dla jakiegoś słuchacza, który powie, co tam jest. O, może dokładnie, tam. Albo na przykład Walecznych ulica, albo Francuska, A albo to Marszałkowska. Walecznych to nie znam, Francuzi to komuniści, to nie lubię, ale Marszałkowską to znam. O, no to jest ta ulica, jest jak się będzie nią cały czas prosto jechać, to się dojedzie do hotelu, gdzie zawsze nocujemy. O, dokładnie. To jest właśnie ta ulica. Okej, czyli wiemy, czym się zajmujesz, ale opowiedz nam, jak to zwykle bywa, w ogóle po co się wziąłeś za biznes? Ja powiem tak, że trochę życie wymusiło na mnie tę decyzję, bo ja oczywiście patrzyłem z podziwem na przedsiębiorczość różnych osób w rodzinie, nie wiem, wśród przyjaciół, aczkolwiek nie miałem jakichś takich zapędów i nie sądziłem, że tą umiejętność posiada każdy. Dopiero jakby życie wymusiło na mnie jakąś taką organizowanie jakiejś pomocy osobom bliskim czy znajomym w jakichś ich konkretnych sprawach, no to z siłą rzeczy z czasem się wyspecjalizowałem w niektórych działaniach, a potem ze zdziwieniem odkryłem, że za takie rzeczy ludzie biorą pieniądze w Polsce, na świecie i że to jest normalny biznes. Więc taki moment, w którym ja przejrzałem na oczy i zrobiłem sobie cennik, no to był mój moment taki, no nie wiem, rewolucji, bo ja po pierwsze byłem najpierw trochę zły, że przez tak długą część czasu byłem frajerem, że tak powiem. Nie licząc tych osób, z których to, że tak powiem, zrobiłem z miłości.
A potem pomyślałem sobie, kurczę, że to jest niesamowite, że właśnie po takim podstawowym hasłem, które odkryłem, jest to, że nie ma żadnej wiedzy tajemnej. To nie jest tak, że ktoś może robić to, drugi musi robić tamto. Każdy może robić, co chce. Wystarczy trochę konsekwencji, trochę wiedzy, trochę determinacji, no i narzędzia. A narzędzia są dostępne prawie wszędzie. Okej, okay, ale wiesz co, przeważnie tutaj na początku goście opowiadają tak, że jak miałem 3 lata, to handlowałem pieluchami, jak miałem 6 lat, to brałem jabłka z sadu i handlowałem, wiesz, a nie miałeś takiej historii, że tak cię ciągnęło do robienia czegoś i zarabiania i to dopiero później wyszło? Tak, dokładnie, bo ja na przykład miałem tak, No nie wiem, to kim czytałem dużo chciałeś być? książek. Jak miałeś 10 lat, to kim chciałeś być? Jak miałem 10 lat, to chciałem być księdzem. Aha, a później? Później dowiedziałem się, że milicjanci są źli, więc to też nie wiązało się z żadnym pragnieniem. Ale to trochę tak, że na przykład, nie wiem, czytałem książki, miałem 100 książek, a moi koledzy mieli jedną książkę. No więc ktoś przychodził do mnie, chciałem książkę, to jedną dałem, drugą, trzecią, czwartą. Potem sobie myślę, że kurczy się mój księgozbiór. No więc pokupowałem po 5 książek, a potem pomyślałem, kurczę, no muszę skądś brać też kasę na to, żeby móc dalej rozdawać. Więc u mnie To taki socjalista. zarabianie wzięło się z tego, że ja, żeby móc dawać, musiałem mieć. A to wie, a no, to, no to nie do końca socjalista, bo socjalista to by ukradł, nie? I by Tak, rozdawał. dokładnie. No, aha. Także no ja po prostu musiałem sobie wymyślić system, więc właściwie zaczynałem od sprzedaży książek, najpierw z ręki, potem jakby no, rejestrując działalność. Potem współpracując z księgarniami, brałem książki w Komis, tam je sprzedawałem, część rozdawałem. Ci, którzy kupowali, płacili tak naprawdę też trochę za to, część, którą ja rozdawałem. No i to jedno drugie tak powoli napędzało, więc najpierw byłem księgarzem. Uczestniczyłem w projekcie największej księgarni w północno-wschodniej Polsce, takiej o profilu religijno-patriotycznym, ona się nazywa Bastion. Tam byłem najpierw wolontariuszem, potem byłem księgarzem, potem stałem tam za ladą. A potem już organizowałem inne miejsca, z których książki brano, by je sprzedawać właśnie z tej księgarni. Aha, Oczywiście kupiło tam rozumiem, sobie internet że to sklepy. rozdawnictwo miało na celu popularyzację, no, kościoła, Tych tak? Czy... klientów, z którym ja się identyfikowałem, bo ja właśnie jeszcze byłem takim słabym przedsiębiorcą, ponieważ ja promowałem i, że tak powiem, kupowałem i sprzedawałem dalej tylko to, z czym się identyfikowałem. Nie sięgałem w żadną inną stronę, więc na przykład stosowałem podział na światopogląd, tam nie wiem, na polityczny światopogląd, na religijny, na taki. No. Na przykład ja byłem w szoku, jak kiedyś zobaczyłem w jakiejś prawicowej tak zwanej księgarni, że ktoś sprzedaje, nie wiem, jakieś książki klasyków i sprzedaje książki o Michaelu Jacksonie. No więc dla mnie to był szok, że można sprzedawać te dwie rzeczy naraz. To To jak ja kupiłem. Janek Fior, tak? Tak, dokładnie. No nawet nie wiem, czy to z tego mi się nie No bo wzięło ten Janek pomysł. Fior wydaje ekonomię, to wiesz, no takie no, konkretne książki, nie? I o Michaelu Jacksonie też wydał książkę. Dokładnie, to ja, zanim zrozumiałem, że to nie jest nic złego, to naprawdę aż tak nie wierzyłem jeszcze wtedy w ten wolny wybór. Dopiero później sobie zrozumiałem, że skoro Pan Bóg szanuje wolny wybór, to czemu ja mam go nie szanować? Niech człowiek wybiera. No tak. No dobra, ale co? No, księgarni teraz nie prowadzisz. Nie, księgarnię zakończyłem ten etap działalności w jakimś 99 roku, czyli rok przed maturą. O, to Potem. ja jeszcze o biznesie nie myślałem, jeszcze nawet komputera nie miałem. A ja miałem wtedy Atari 65XE A ja chyba to było. 130. Kurczę, jak to się długo czekało, aż ta kaseta tam się wgra, że się wgrywała po szóstym razie czy po ósmym, to właściwie już mi się nie chciało wtedy grać. Prawda? Ale Super Cobra pamiętam, bo jak moja krzesna przyjeżdżała do mnie na wakacje do moich rodziców, to ona cały czas siedziała i grała tym joystickiem z tą Super Cobra i ja nie mogłem wtedy grać i to pamiętam dlatego. No dobrze, ale co, tak księgarnia, no bo współpracowałeś, prawda, jako wolontariusz i tam pomagier, ale co, nie zrobiłeś na tym dużego biznesu, na No nie, książkach? ja wtedy tego nie traktowałem w kategorii biznesu, aczkolwiek poznawałem wtedy wydawców, poznawałem miejsca sprzedaży, poznawałem autorów, więc to było dla mnie całkiem ciekawe No ale doświadczenie. wiesz, Potem takiego doświadczenia, no to chyba automatycznie powinieneś jakiś biznes zrobić tylko taki... właśnie ja miałem tą taką skazę, że ja się nie kierowałem jakby wtedy jeszcze zyskiem. Nie rozumiałem tego jeszcze, że należy się kierować zyskiem. Ja po prostu uważałem, że jak coś jest dobrego, do czego masz przekonanie i to robisz, to kasa przychodzi automatycznie, jakby trochę w skutku tego działania. Odwracałem sobie tą. No, Może to nie do wynikać. końca tak jest. No właśnie, to wynikało z jakiegoś takiego bardziej, że gdzieś tam na początku była religia, potem dopiero gdzieś była działalność jakaś, potem ta działalność odkrywałem, że ona może być komercyjna, i ja tak z tej strony przeszedłem. Jasna sprawa.
No to co cię wzięło, żeby jakiś taki kolejny biznes już wziąć, no bo co się dalej działo, tak biograficznie idźmy. Ja chciałem być dziennikarzem, więc miałem iść na studia dziennikarskie, pisać artykuły, zresztą byłem przez wiele lat takim dziennikarzem, no w cudzysłowie, bo tam, nie wiem, pisałem w regionalnym dzienniku, potem pisałem w jakichś tam miesięcznikach, tygodnikach, ale głównie obracałem się w takiej sferze właśnie tam gdzieś po prawej stronie ściany. I długo, długo to robiłem, ale potem zrozumiałem, że u nas nie ma czegoś takiego jak normalne dziennikarstwo. Przynajmniej wtedy nie było, bo nie było jeszcze tam... A gdzie jest? Nigdzie nie ma normalnego dziennikarstwa. Tak, że to polega na tym, że ktoś przeczytał coś, to zacytował, puścił to dalej, potem ktoś to skomentował, a nikt nie weryfikuje tego po drodze. No tak. Uznałem, że to jest jakaś w ogóle porażka totalna. Potem zrozumiałem, co to jest kapitał i że kapitał ma kolor, poglądy, że skąd się bierze, gdzie przepływa, że to nie jest wszystko bezinteresowne. No i potem odkryłem, że żyję w takich ciekawych czasach, że jest jeszcze coś takiego jak pozostałość po poprzednim ustroju, że są służby, że to, że tamto i że te interesy się przenikają, że to niekoniecznie to, co widzę i czytam, to jest prawda, że może komuś zależy, żeby zobaczyć coś i w to uwierzyć i potem całe życie to głosić, żeby ktoś mógł z tego spokojnie żyć. Więc bardzo długo odkrywałem te wszystkie skomplikowane rzeczy, bo najpierw chciałem właśnie pisać artykuły, wydawać książki, historię opisywać, a potem zrozumiałem, że historia, która jest w książkach, nie ma nic wspólnego z życiem. Ona w ogóle nie ma żadnego oparcia w faktach. No więc tak. Nie ma żadnego znaczenia. No ale też na tym biznesu nie zrobiłeś, no bo... Dokładnie, dokładnie. I wiesz, tak naprawdę pierwszy no, raz... No to słuchaj, no co marzenie, co wizja, no to nie wypali? Jak pierwszy biznes zrobiłem dlatego, że zarządzałem w imieniu osób kościelnych jakimś tam konkretnym majątkiem i z przyczyn działania właśnie tak zwanych mediów, ten interes popadł w totalną ruinę, bo jego wizerunek medialny, a u nas niestety mit i wizerunek jest więcej warty niż ludzka praca często i determinacja. No to oczywiście, że tak, no przecież wizerunek, no to jest no honor i to wszystko się właśnie o wizerunek opiera, no. Więc wtedy musiałem coś wymyśleć, czyli najpierw miałem do czynienia z restrukturyzacją, oddłużaniem, negocjowaniem zobowiązań, budowaniem jakichś nowych narzędzi pozyskiwania kapitału. Na przykład giełdy się nauczyłem w kasynie, bo tam się nauczyłem nie denerwować jak czekam, opuszczać kolejkę, analizować jakieś liczby, a wcześniej to działałem instynktownie. Poza tym większość rzeczy najpierw przetestowałem na sobie, a potem o nich przeczytałem i odkryłem, że już dawno ktoś to opisał, że to w ogóle nie jest tak, że nikt o tym nie wie. Także to ja wszystko robiłem od końca niestety. No nie, no niekiedy trzeba się nauczyć na błędach, nie? No dobrze, no ale... Zakładając, że będę żył więcej niż 30 lat jeszcze, to nie żałuję, ale jakbym miał za 10 skończyć, to myślę, kurczę, mogłem zacząć wcześniej. No dobrze, ale co, idźmy dalej, bo to kiedy się pojawiło to, że będziesz tutaj ludziom doradzał odnośnie prawa i tak dalej, i to biuro, kiedy to się zrodziło? To pierwsza ta działalność, czyli te negocjacje, mediacje wzięły się z tego, że ja sam musiałem renegocjować zobowiązania podmiotów, które padały, na przykład miałem pracowników, najpierw się spóźniałem z ZUS-em, później z pensją, potem z czymś tam, potem na przykład traciłem jakieś aktywa w postaci biura, wtedy odkryłem właśnie takie coś jak wirtualne biuro, sam skorzystałem z takiej usługi i zobaczyłem, ile trwoniłem pieniędzy na przykład na płacenie miesięcznie iluś tysięcy za miejsce, którego właściwie nie wykorzystywałem optymalnie, to tak jak z komputerem, nie wiem, mam super najnowszy komputer, a tak naprawdę połowę rzeczy, które tam w nim są, nie odkryłem przez ileś tam lat, a już był następny model, prawda? Więc ja po prostu te wszystkie narzędzia i te wszystkie możliwości odkrywałem w trakcie, kiedy ich sam potrzebowałem. I potem jak ktoś do mnie przychodził i mówił do mnie, a firma bankrutuje, Boże, nie mam na czynsz, to ja mówiłem, nie musisz mieć na czynsz, możesz mieć wirtualne biuro. Potem mówiłem, że to, że na przykład jesteś, nie wiem, komornik ci zajął majątek twojego przedsiębiorstwa, czy twój prywatny, to nie jest koniec świata żaden. Po prostu trzeba zbudować obok narzędzia, które powodują, że możesz dalej funkcjonować. Ktoś tam na przykład mówił, no nie wiem, pożycz pieniądze. Ja mówię, no to idź do banku i pożycz. A on mówił, no jestem w BIK-u, coś tam, nie mogę już pożyczyć pieniędzy. No i co wtedy? No więc potem przyszedł ten temat spółdzielczości, jakichś takich organizacji spółdzielczych, parabankowych. To naprawdę rosło jeszcze najpierw tak naprawdę na żywca, poza prawem, a potem nagle obudowa tego wszystkiego przychodziła później. Potem się dowiadywałem, że to jest na przykład unormowane i że na świecie tak to się odbywa, że to są dodatkowe usługi, że tam, nie wiem, jakiś tam networker, fundraising i tak dalej, to wszystko to się robiło, a nie wiedziało się, że to się tak nazywa, że to jest normalny biznes, że to nic wstydliwego, bo u nas jest po prostu coś takiego w Polsce, że no, najlepsza praca to jest fizyczna, jak się spocisz, to jest praca, fajnie, super, tak, ćwiczenia fizyczne i tak dalej, to uszlachetnia,
Aczkolwiek tak naprawdę większość interesów toczy się poza pracą fizyczną, no, a tam dźwignia na zasobach ludzkich to jest tam już element, prawda, ostateczny. Więc ktoś tym wszystkim kieruje, ktoś to wszystko robi i po prostu uwierzyłem w to, że nie ma wiedzy tajemnej, że każdy z nas może robić co tylko chce, niech sobie znajdzie coś, co lubi albo co akurat potrzebuje i może to sam zrobić, nie musi nikogo prosić, może to zrobić taniej niż to kupując gdzieś z zewnątrz. Na przykład wiele, wiele lat trwoniłem środki, bo jakby pierwszy milion tak zwany, no nie wiem jak to się tak naprawdę powinno liczyć, ale nie wiem czy to w skali roku, czy za raz, to za raz w takim razie nie, ale powiedzmy, że po roku, to ja tak naprawdę wierzyłem w to, że jak wydaję, nie wiem, na taksówkę, w restauracji, że to jest bardzo dobre, że to daje pracę ludziom, że to jest super. Więc przetrwaniałem w ten sposób masę pieniędzy. Chociaż mogłem budować następne narzędzia już wtedy, ale jeszcze wtedy nie dostrzegałem tych wszystkich możliwości. A potem zobaczyłem, że jak przepłacisz, przeinwestujesz, że to nie powoduje ani lojalności, że nie powoduje to trwałych relacji, że to jest tak jak z piciem wódki, z przypadkowymi spotkanymi osobami. To nie buduje żadnej trwałej relacji, więc samo przeinwestowywanie, samo wkładanie w rynek pieniędzy, to po prostu powoduje tylko bańkę, która kiedyś pęka, jak ci się skończy kasa, albo jak ktoś przestanie korzystać z swoich usług i się przerzuci gdzie indziej. No, i tak to były początki. No tak, no przedsiębiorcą się staje, jak już jest bankrutuje, prawda? No to wtedy się dopiero szacunku takiego nabiera do gotówki, nie? Poza tym takie zbankrutowanie na przykład nauczyło mnie tego, że przestałem mieć taki lęk, że na przykład nie będę miał nagle pieniędzy. Zrozumiałem, że to firma i działalność nie składa się z samej fizycznie pieniędzy, prawda? Że to jest jeszcze milion innych składników, że wszystko jest aktywem firmy, że wszystko może być narzędziem. I wyzbyłem się takiego lęku, co się stanie, jakby, nie wiem, zawali się wszystko. Więc wiele razy na przykład zarobiłem pieniądze, bo ryzykowałem. Ktoś mówił z boku, o, bo ty ryzykujesz, się nie boisz, bo nie wiem, tam cokolwiek. A ja po prostu wiedziałem już, jak to jest, jak nie masz nic, wiedziałem, co to znaczy na przykład bieda. Nie dlatego, że byłem biedny czy coś, tylko sam się zrobiłem biedny i poczułem, jak to jest. I wiem, jak to się jest odbijać od zera, jak to jest na przykład jest być wykluczonym z systemu bankowego, co trzeba zrobić, żeby wyjść z takiej... No to może, Mariuszu, za chwilę o tym porozmawiamy. Ja tylko spróbuję twoją stronę internetową tutaj przeczytać, bo strasznie, do radia masz straszną domenę, tą Caloia myślnik Szoka, cholera, jak to wymówić? Szoka to jest skrót od nazwisk i zaraz powiem genezę tego. Ułożyłem sobie taką ideologię do tego, że przez połowę swojego życia postępowałem jak świętej pamięci już nieżyjący prezes Banku Watykańskiego, to się nazywa Instytut Dzieł Religijnych, był taki Paul Marcinkus, który właśnie przekraczał wszystkie granice w tą i w tamtą, robił różne interesy, już nie żyje, zmarł zresztą śmiercią naturalną w wieku 80 paru lat. I ja właśnie doszedłem do takiego momentu, gdzie się zagrałem. Przekraczałem różne granice, wchodziłem na nie swoje piętra, na przykład przeciwnik w sensie albo biznesowy, albo jakiś, prawda, światopoglądowy nie wiedział, czy jestem tak głupi, czy tak mocny. I dzięki temu przez wiele miesięcy na przykład mogłem funkcjonować, zanim ktoś rozeznał, czy mam pieniądze, czy nie mam, a ja już wtedy miałem, bo przez ten czas zdążyłem popracować. Więc to jest ten etap taki pod tytułem Paul Marcinkus, a potem po upadku tej instytucji, o której wspomniałem, czyli Instytutu tego parakościelnego, straciłem wszystkie aktywa i musiałem sam po sobie posprzątać, bo nie miałem ani pieniędzy, ani narzędzi, żeby zawołać kogoś z zewnątrz, kto po mnie posprząta. Musiałem to sam wszystko uporządkować, czyli właśnie restrukturyzować, oddłużać, renegocjować. A że w Banku Watykańskim, jak nastąpił kryzys właśnie po śmierci Paula Marcinkusa, przyszło dwóch gości, jeden się miał na nazwisko Caloia, a drugi miał Szoka i oni posprzątali po tym pierwszym. Więc ja ten moment odznaczyłem w swojej działalności tym, że powołałem firmę, której nazwę stworzyłem z dwóch członów tych nazwisk, ludzi, aha, którzy posprzątali finanse Banku Watykańskiego i wprowadzili go na nowe tory, całkowicie legalne działalności, przestrzeganiu wszystkich zasad kulturalnej, przedsiębiorczości i tak dalej. Jasna sprawa. No to jak zajrzycie... biznes kulturalny. Wiesz co, jak zajrzycie na stronę caloia-szoka.pl, tam w Google wpiszcie najwyżej, a nie w pasku adresu, to dojdziecie, czym się Mariusz zajmuje. No to Mariusz, jak tutaj powiedziałeś, że te wszystkie kredyty, historie kredytowe, biki, nie biki, no to opowiadaj, jak to się wszystko robi? Jak to się wszystko robi? Po prostu to nie jest tak, że coś jest już zamknięte na zawsze i nie da się tego zmienić. Są specjalne kancelarie, specjalne instytucje i osoby, które się zajmują tak zwanym czyszczeniem, czyli układaniem mapy. To nie jest tak, że ten BIK to on się sam czyści? Oczywiście, jeśli tam zapłacisz i czekasz, to w jakimś tam wymiarze czasowym, no iluś, minimum iluś miesięcy do roku czy coś tam gdzieś to się poprawi, ale w tym czasie możesz, wiesz, nie wiem, rodzinę zagłodzić, nie wiem, zbankrutować,
i tak dalej. No i są ludzie, którzy to przyspieszają. I ja najpierw sam się zetknąłem z taką usługą, po czym sam ją wprowadziłem do siebie. Ale to się da przyspieszyć? Dokładnie. Można to zrobić na przykład w 30 dni. Aha. Ja na przykład dzisiaj wydrukowałem swój bik. Nigdy tego nie robiłem, przyznam szczerze, dotychczas. I ze zdziwieniem odkryłem, że on ma 194 strony. A podobno normalny, standardowy bik średniej, tam mieszkańca średniego ma, nie wiem, 6 czy 8 stron. A to czemu masz aż tak dużo stron? No bo więc miałem ileś tam rachunków, ileś tam wykonywałem operacji, ileś miałem na przykład kredytów, kart, coś tam nie zapłaciłem i to dalej. Wszystko to jest odnotowane w tej książeczce. Każdy ruch, który się odbywał za pomocą narzędzi pod tytułem bank, instytucja parabankowa, nie wiem, jakaś inwestycja, lokata, cokolwiek, każdy produkt finansowy, który jest dostępny na rynku oficjalnie, on jest odnotowany w takiej, nawet jak na przykład zamknąłeś konto, nie masz już tego konta, karty, a tam gdzieś została złotówka niezapłacona, to ona tam na przykład przez 2 lata urosła do 56 zł czy 100 zł i to też jest tam odnotowane. I wtedy jakbyś na przykład poszedł do banku, chciał wziąć pożyczkę, oni mówią ci, a bo pan tu nie zapłacił 100 zł. A mówisz, jak to 100 zł? A to się wzięło, nie wiem, z 2-5 zł, które ktoś tam nie doliczył się, albo na przykład w dniu, w którym ty spłacałeś swój dług, to odsetki już przegoniły tą kwotę, którą ci podano i gdzieś tam coś zostało. No i na tym właśnie żerują na nieświadomości ludzie, różne instytucje finansowe, które tam gdzieś coś liczą, dodają, odsetki od odsetek, czas mija. I potem płacisz za coś, co powinieneś mieć za darmo, albo w ogóle nie powinieneś mieć opłaty. No, albo nie płacisz, zapominasz i się samo przedawnia. Albo zapominasz, nie? I kiedyś to cię tam gdzieś dogania, nie? A to nie jest tak, że na przykład, powiedzmy, jest przedawnienie te 3 lata czy ileś, nie? I na przykład robię sobie dzisiaj długi, no i jestem, wpisuję mnie do tego BIK-u, no i za 20 lat sobie idę po kredyt, a tam mi mówią, że jestem w BIK-u, a to już powinno być dawno przedawnione. Jedyną taką pozytywem, w cudzysłowie, no bo to ktoś może też wykorzystać negatywnie, ale pozytywem jest to, że na przykład jak ktoś sprzeda twój dług, to tam nie wiadomo, czy to jest spłacony dług, czy zamknięty, po prostu już go nie ma, bo ktoś go kupił, zapłacił za niego i nie istnieje w instytucji, w której go wziąłeś. Więc wtedy to nie jest jakaś negatywna informacja. Ale te rzeczy się bardzo, bardzo długo przedawniają, mogą tam nawet 10 lat kpić, jeśli sam się nie zainteresujesz i na przykład nie poprosisz o odświeżenie tej historii albo o poprawienie. Ona sama się bardzo wolno aktualizuje. I tak na przykład jak ja słucham też, że na przykład ZUS, coś się stało z kimś, ja mam takie doświadczenie, no, oprócz paru na przykład konkretnych ZUS-ów tam, które należy omijać, że to są instytucje, w których naprawdę można zaproponować różne rodzaje działania, odroczenia, rozłożenia. To się wszystko da zrobić, tylko większość ludzi wchodzi tam ze strachem, zgadza się na wszystko, co oni tam mówią i nie wyrabia się żadna kultura po drugiej stronie tego działania. To jest tak jak z taką firmą, nie wiem, czy to tak można mówić, tam nie wiem, reklamować jakimś krukiem czy czymś, że kiedyś oni, nie wiem, używali tępych narzędzi do negocjacji, a potem stali się firmą, która mówi, wpadnij do nas, my ci pomożemy, nawet może nie chciałeś spłacić dług, ale my ci teraz pomożemy, damy ci takie narzędzia. I przynajmniej takie reklamy robią. No, dokładnie. I tak to jest, że tej kultury tą drugą stronę uczysz właśnie wymuszając pewne działania. I jakby ludzie nie bali się urzędów, aż tak jak się boją, bo to też media trochę napędzają, bo tam, nie wiem, jedną osobę potraktowano tak, no i wszyscy myślą, że to już na pewno będzie w ten sam sposób. I unikają kontaktu, boją się. A jakby ale to jest bardzo, słuchaj, według mnie to jest bardzo dobra droga. Dokładnie, bo no to bariera strachu w ogóle jest w polskiej przedsiębiorczości czymś horrendalnym. No i jakaś taki niepokój, że na przykład się na czymś nie znamy, że ktoś nam zrobi krzywdę, że ktoś jest lepszy i może nie wypada w ogóle pytać, bo to blamasz, że nie wiemy. Odwrotnie, to są wszystko usługi, które powinny być do nas i ktoś nam powinien je przynosić. Skoro nikt nam ich nie przynosi, to musimy ich żądać. Im więcej osób żąda, tym po drugiej stronie jest nawyk dawania tych informacji, nie? No dokładnie. Okej, okay, czyli tutaj wiemy, czym się zajmujesz, no bo tutaj no najwięcej te ktoś, ugody, mediacje. Dokładnie, tak. Jeśli ktoś wypadł z systemu, wpadł w długi, nie wie do kogo się zwrócić, no kompletnie nie ma już skąd pozyskać gotówki, chyba że to są na przykład też taka jest sprawa, że ludzie celowo tam zamykają sobie 50 dróg i potem szukają 51, ale jeśli osoba jakaś konstruktywnie chce wyjść z takiego pętli zadłużenia, to może to zrobić. Oczywiście to nie jest proste, to wymaga pewnych decyzji, jakiejś tam determinacji i trzymania się planu, który się ustali, bo tam czasem też tak a najlepiej wyjechania, nie? No to może jeszcze raz, a może na większą kwotę, a może gdzie indziej i tak. Niektórzy żyją całe życie, nie? A najlepiej wyjechania za granicę. Ostatnio dyskutowaliśmy z takim jednym reżyserem i doszliśmy do wniosku, że Polska to jest naprawdę kraj wielkich możliwości, bo dokładnie. W tym kraju każdy idiota może zarobić na bilet do Anglii.
Ja powiem jeszcze coś innego, może to trochę kontrowersyjnie zabrzmi, bo to nie jest do końca tak, to jest też pewne uproszczenie. Na przykład a propos afery Amber Gold, No. już abstrahując od tego, że połowa Trójmiasta zna dokładnie kto z kim, po co, dlaczego i na czym to polega, Jasna ale sprawa. mówiąc po prostu w takim wizerunku medialnym, ludzie mówią, to straszne, że ktoś zrobił taką firmę, że państwo powinno ratować tam wszystkich i w ogóle. Bzdura, to świadczy tylko o tym, że obywatel jest ciągle szybszy od organów państwowych. I właśnie o to chodzi, że organy państwowe mają reagować, jeśli wiedzą, że dzieje się coś złego, a nie jeśli im się wydaje, że jest coś złego. I to, że one tak późno reagują, oczywiście tu jest więcej jeszcze szczegółów, tam no, z jakichś powodów tam jeszcze później reagowały i tak dalej, to jest już bardzo zbudowana historia, ale co do zasady, to bardzo dobrze, że się da coś takiego zrobić, bo to znaczy, że wcale nie jest tak, że już minęło tyle lat, że się wszystko tak okrzepło, że są już tak skostniałe procedury, że to jest tak potężna instytucja państwowa, że zmiażdży każdego, a właśnie, że nie zmiażdży. A można na przykład 20 razy popełnić ten sam błąd i może się udać. Nie musi, i to trzeba też wiedzieć, że może mi się nie uda. Więc to nie można z premedytacją popełniać błędu, ale jeśli ktoś rozsądnie działa, jeśli ryzykuje, no nie na ślepo, ale kalkuluje to ryzyko jakoś, no to naprawdę jest jeszcze milion dróg, żeby sobie poradzić. Znam ludzi, którzy, nie wiem, mieli milionowy dług, zarabiali, nie wiem, 2000, i już myśli, co, kiedyś normalnie ktoś by się powiesił. Tam moja znajoma pisała pracę o samobójcach na prawie jako pracę magisterską i tam na przykład przeczytałem, że człowiek się powiesił za 1000 zł w pracy, bo nie wiedział, co robić. Bał się, że go tam komornik... To jest jakaś bzdura. Komornik po pierwsze nie zabija, po drugie są ludzie, którzy mają całe życie, są wykluczeni z systemu bankowego i funkcjonują, prowadzą działalność. Na przykład ja. Nawet podatki, prawda? Legalnie wszystko robią i mimo to mają takie te zobowiązania permanentne, których już sami nigdy nie zlikwidują. No więc to jest jakaś utopia. To właśnie chodzi o to, żeby ludzie się bali, że to jest tak, wiesz, jak z tą opłatą za telewizor tamtą abonamentową. Aha. Uczciwy człowiek, porządnie wychowany, płaci to. Nie, no nie mów takich herezji tutaj. A płaci, nie? I tak dalej. No i nie rozumie, że mógłby przecież nie płacić, bo za to płaci. No, no ale powiedziałeś, że uczciwy człowiek to płaci, no bez przesady. Ale to jest też tak, że druga strona jest nieuczciwa, więc wykorzystuje uczciwość i naiwność drugiego człowieka, który wierzy w dobre intencje i to psuje rynek, psuje biznes, to psuje właśnie rynek i możliwość zarabiania pieniędzy, a nie tam, że ktoś czasem się tam poślizgnie, przewróci, zbankrutuje, jeden z drugim tam coś się spóźni. To jest normalne, takie rzeczy muszą się zdarzać, bo inaczej byłoby za łatwo, za pięknie, każdy robiłby to samo i nie byłoby żadnego rynku, nie byłoby żadnego obrotu, nic by się nie działo, no byłoby nudno, smutno i prawda, wszyscy byliby grubi i tak dalej. No dokładnie. Tak, oczywiście, no ale tak jest troszeczkę. Nie? No, różnorodność musi być, prawda? No to jest potęga rynku, tak? Że każdy z nas jest inny. Mnie nauczyło jak na przykład zbankrutowanie. A dlaczego zbankrutowałeś? Opowiedz, za dużo wydajesz pieniędzy i krach przyszedł? Narzędzia i aktywa zostały mi jakby zabrane z dnia na dzień. I sobie pomyślałem, kurczę, to już koniec. Ale jak zabrane z dnia na dzień? Co to znaczy? Po pierwsze, na przykład, ja akurat działałem między instytucjami państwowymi a kościelnymi i tak dalej. Dużo się opierało właśnie na opinii rzeczy, że ktoś uważał, że tutaj, no proszę, tu pan na przykład zrobi to rzetelnie. A jak mówili na przykład w telewizji, że ktoś jest tam nieuczciwy, niegospodarny, że żyje tam inaczej niż mówi na przykład, to koniec. Niektórzy się przestraszyli na przykład, że ktoś inny powie, a bo ty z nim robisz interesy, a to jest nie wiadomo kto, a może to gangster, a może... Miałeś takiego paszkwila na swój temat w telewizji? No miałem to z tego, nawet dziś jeszcze jest w internecie. Powiem ci, że ja na przykład przez dobre parę lat, jak szedłem gdzieś na rozmowę, no to tam robili mi test tego z tamtego, przeszedłem taką rozmowę, potem była jakaś tam praktyczna część i potem nagle ktoś do mnie dzwonił, mówił, wie pan, no tutaj jeszcze byśmy chcieli jeszcze raz z panem porozmawiać. No to ja już domyślałem się, niepokoiłem się, a może tego. A potem mówię, no bo my tu po internecie, to tamto, wie pan, czy to jest pan? Ja mówię, tak, to jestem ja, nie? Ale mówię, czy pan chciałby się, czy tam pani dowiedzieć, co jest prawdą, a co nie i coś jeszcze go bierze, czy tylko będziemy teraz się uśmiechać i tak dalej. No i czasami wiele rzeczy na przykład straciłem, wiele zleceń, wiele interesów, ale potem też wszyscy w trakcie działania zobaczyli, że naprawdę uleganie jakimś takim opiniom i tak dalej, no to jest naprawdę problem, bo to my tracimy możliwość kontaktu, działania z innymi ludźmi, bo się sugerujemy nie tym, trzeba po prostu. No znaczy, ale zaraz podejrzewam, że wszyscy nasi słuchacze gdzieś tam szperają w internecie, nie? Tak, ale właśnie to tak, to można tak to potraktować, że trzeba właśnie zobaczyć, nie? Bo na czym polega to, jest tylko ktoś na przykład wpisuje w Google nazwisko, nie? I to jest doświadczenie twoje, a na przykład są ludzie, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z internetem, nie działają, to oni nie mają żadnej historii.
w banki na przykład stosują coś takiego, że wchodzą w stronę firmy i jak na tej stronie jest multum wszystkiego, wszystko działa, klika się wszystko, 5 telefonów i tak dalej, to na przykład uważają to za plus w ratingu finansowym. Ale naprawdę... Zamówić w 15... No, ale to ja, słuchaj, ja rozumiem, że to tak w PR-ze to pomoże i tak dalej, no, ale banki się tym kierują, czy dadzą kredyt, czy nie? Tak, jak na przykład firma nie ma strony, to jest minus tam w 10 punktach, jeden punkt spada. Jak masz super stronę, odbiera sekretarka telefon. Stąd ci mówiłem też na początku o tym, że dlaczego nie w domu firma? No bo jak ktoś patrzy, że masz adres zameldowania na ulicy Nowy Świat, firmę na Nowy Świat, no to mówią, no kurczę, ma w domu, nie? Może ma dwóch klientów, może nie spłaci, może ma coś pod ręką. Ale co, inaczej, masz coś wspólnego z branżą bankową, że wiesz, że tak to się robi? Znaczy tak, nie, no wiem, że tak jest, bo z własnego doświadczenia tak wiem, jak na przykład starałem się o różne rzeczy, o jakiś kapitał i w ten sposób trafiłem w ogóle do spółdzielczości, nie? Bo tam bo był taki moment, że do to banków było... spółdzielczych, tak? Późniejszy gorset. Mówię o skokach akurat, bo akurat ja dużo spędziłem czasu nad skokami, nad rozwojem różnych skoków. Odchodziłem później z dużego na przykład skoku, kiedy już uznawałem, że to już jest tak skostniała machina, że no to już jest prawie jak w banku, nie? Wtedy brałem lepszy, mniejszy, mobilniejszy, sprawniejszy jakiś taki. Bo ta elastyczność gdzieś się wytraca, jak już jest ta za duża struktura, jest 5 dyrektorów, tam 15 zastępców, to wtedy nagle już jest, to nie o to chodzi, nie? Dlatego to co jakiś czas musi być rekonstrukcja tego systemu. Pojawia się wtedy znowu miejsce na następnego usługodawcę, więc w sumie to dobrze. A to możesz powiedzieć coś więcej o tych skokach? Bo jedna z naszych studentek, no i tak właśnie zakłada skok. I to według mnie, znaczy no ja inaczej, mi to się zawsze taki skok kojarzył no, z taką wielką firmą, takim prawie że bankiem. Ja nie wiem, w ogóle wiesz, czy nie jestem z tą studentką umówiony jutro. Tak, z Agnieszką. Tak, to jest tak, to jest, wydaje mi się, że tak. I bo my też już tutaj robimy parę ruchów, to tak nie, ja po prostu mówię, szczegóły mówię w sprawach przeszłych lub świat jest mały, które można zostawić na chwilę, a nie operuję tam szczegółami w sprawach, które są w toku, z racji też moich doświadczeń, bo na przykład jak tam się robi jakieś szkolenia związków zawodowych, prywatyzacje czy coś, no to mówienie o tym publicznie powoduje, że następnego dnia jest po biznesie po prostu, nie? No tak. Więc tutaj nie chciałbym za dużo wchodzić w szczegół tego skoku, aczkolwiek no jest taki projekt, dzieje się coś takiego, warto do tego przystąpić. No bo teraz chyba od tego poniedziałku KNF ma nadzór nad skokami. Tak, dokładnie. I to jest źle, bo to jest jakiś tam zamach na pieniądze konkretnego koloru, i które są strumieniem do jakiejś określonej grupy ludzi, ale to jest dobrze, ponieważ to robi miejsce na rynku, kolejne miejsce dla następnych osób, bo inaczej byłoby tylko tam 5 instytucji znowu tych samych, nie? Bo u nas... Nie rozumiem. To znaczy, że co, że wszystkie skoki będą pod KNF-em i co, stworzą się nowe organizacje takie, żeby nie być w KNF-ie? Po prostu kto inny teraz będzie o tym decydował, więc jak spełnisz 3 formalne warunki, jakieś tam, no nie 3, ale jakieś konkretne warunki, no przez chwilę będzie to działało znowu jak na początku, wiesz, nie wiem, po zmianie ustrojowej, po powstaniu świeżej instytucji, będzie jakiś taki element świeżości. To oczywiście tam sprawia możliwości do nadużycia, stąd też na przykład tam, nie wiem, organ kontrolny dotychczasowy mówi, że my teraz już nie bierzemy odpowiedzialności za to, co się za chwilę stanie, bo na przykład ktoś sobie założy skok, oszuka kogoś i zepsują markę, będzie źle, nie? Ale ileś osób na przykład założy fajny skok działający, bardzo dobrze. Czyli co, myślisz, że ta branża skoków się będzie, taki będzie, no rozwinie trochę od tego całego zamieszania? Dokładnie, bo dobre, sprawne skoki już są przygotowane do tych zmian, nawet same jeszcze popędzają i tak dalej, a tak naprawdę problem mają ci, którym albo się średnio udało, albo nie zdążyli wykorzystać tego momentu, gdzie ten gorset jest luźniejszy, czyli nie ma tego KNF-u jeszcze, no więc no niech iluś tam ludzi ginie, to wiesz, to jest tak, jak jest powódź, nie? No ileś jest przygotowanych, nic się nie stanie. Woda spłynie, będą działać dalej, ale iluś tam się utopi, no i to jest dobrze i źle, ale w biznesie to jest w sumie dobrze, no bo się rotuje coś. Jakby to było zabetonowane jak w polityce w Polsce, no to już nie ma miejsca na nic innego. Oho, no to nie wiedziałem, myślałem, że to tak trochę źle dla skoków, że będą pod KNF. Źle, ale też trochę dobrze, bo to jest, wiesz, kiedy się instytucja reorganizuje, buduje, znajduje nowe narzędzia, jak jest jakieś zagrożenie, jak trzeba wyjść naprzeciw jakimś nowym potrzebom. Nie, no to wiesz, no to... Tak to nie można tak tłumaczyć, no bo wtedy Polska by była no cudem gospodarczym, bo przecież tu co chwilę są zagrożenia, nie? Ale on w jakimś sensie jest, Polska może jako państwo niekoniecznie, bo właśnie nie wszystko to jest, nie we wszystkim tu jest takie myślenie, bo tu często nie ma w ogóle myślenia, nie? To jest przypadek, coś tam, jakieś koterie śmieszne, jakieś
wiara właśnie w mity, operowanie mitami, jakby to była jakaś twarda waluta. To jest problem, myślę, ojczyzny, ale tak naprawdę życie gospodarcze właśnie polega na tym, że się toczy cała nieustanna walka. Stąd też Polak sobie radzi lepiej, nie wiem, gdzieś za granicą, bo jest tak już zaprawiony w boju, że go tam nie gorszą, nie są mu straszne różne rzeczy. Ale też to życie gospodarcze jest tak niewielkie i tak znikome, dlatego, że ileś tam ludzi boi się przełamać tą barierę właśnie lęku przed tym, że to się stanie, a jak się nie uda. Na przykład rozmawiałem w zeszłym tygodniu z moim bratem, i on akurat robił firmę z dotacji europejskiej, nie? Nie, wcale i tak dalej, no i ale no mówię, no zrób coś może, nie? Ma talent, jest świetny, robi super tam strony i tak dalej, nie? Ale mówi, no a, bo może to się nie opłaca, bo już tyle ZUS-u tych zapłaciłem, tyle podatków, tam nie wiem, teraz tam 2,5 tysiąca. I ty mu nie doradziłeś, jak nie płacić ZUS-u? I ja mu właśnie to mówię, ale on mówi, ale to, a czy to jest uczciwe? Ja mówię, no jak to jest zgodne z prawem, to jest uczciwe. No ale może to nie wypada, a może tak nie powinno być. No i mówi, a może ja zawieszę tą działalność? No ja mówię, no jakby, nie wiem, tam ktoś tam stworzył znaną firmę, jakby tak pomyślał, jak ty po 2 latach, czy po iluś, to by tej firmy dziś nie było, jasne. No ale to widzisz, nie każdy ma jakąś taką wizję. Mamy Futrzaka na telefonie. Cześć, Futrzaku. Tak, dobry wieczór, dobry wieczór. No ja tylko tak krótko, tylko powiem, że nareszcie coś pozytywnego, bo tak słucham szczególnie audycji z Jankiem Fiorem i tam jest narzekanie. Natomiast tutaj słyszę, że kolega pozytywnie się wyraża, że w Polsce można zarobić, że w Polsce można otworzyć... Na bilet zawsze, Futrzak, na bilet zawsze można zarobić. Oj tam na bilet. Ostatnio jakąś takie fajne promocje widziałem z Monachium, jest 2 razy taniej do Anglii niż do Polski lecieć. No to normalka przecież, nie? Nie, ale że może... No, mów. To jest też tak, że wiesz, nie jest super, trzeba wszystko zmienić, tam nie wiem, 50%, 60%, ale też nie jest tak, że się nie da, bo jakby się nie dało, no to by, no nie wiem, byśmy teraz nie gadali, nie? Bo ty byś był dziadem, ja bym był dziadem, ktoś byłby dziadem, no i koniec, nie? No tak. Skoro my tu jesteśmy, to znaczy, że mamy czas i stać nas na to, żeby sobie teraz porozmawiać przez godzinę, nie? No tak, no albo byśmy... Cześć, Futrzaku, trzymaj się, pa. Dobra, na razie. No albo byśmy wcześniej pogadali, bo wiesz, no radio angielskie, ja jestem angielski, no ty jeszcze w Polsce jesteś. A nie myślisz opuścić kraju dziadów, przynajmniej tak formalnie? Myśli, co nie znaczy, że nie myślę o tym, żeby robić interes gdzieś w koło, bo ja tak raczej poruszam się po ojcowiźnie, ale teraz rozglądam się naprawdę poważnie, bo właśnie dlatego, że jest kryzys, bo coś tam jest tanie, bo gdzieś coś można. Tylko w kryzysie możesz przetasować listę 100 najbogatszych, tylko w kryzysie możesz przebić konkurencję, która do dzisiaj była... Ale nie mów, że masz takie ambicje, żeby być na 100 najbogatszych. Nie, no nie mam, no ja jestem malutkim tam drobnym przedsiębiorcą, nie? A chciałbyś być taki duży? Bo ja tak no, z ręką na sercu bym nie chciał. Znaczy, co to zależy, to znaczy duży, nie? Bo no taką dużą firmę prowadzić, żeby być na tej liście. Ja mam kiedyś tam taki, prawda, John Gotti był, on już nie żyje, ale większość życia niestety spędził, gdzie mówił, ja mam skromne potrzeby, kanapka z tuńczykiem, kawa. A tak naprawdę to jest życie, całe życie, nie? To robienie, działanie, budowanie. Ja bym chciał, żeby jak najwięcej zostało po, nie? Jak już mnie nie będzie, to będzie działać, ktoś będzie mógł z tego skorzystać, z tej wiedzy. Żeby przebić tą barierę wiedzy tajemnej, że nie wiem, tylko ktoś może robić to i tylko to jest dobre. Nie ma takiego czegoś. Każdy może robić, co chce. No, w pewnych granicach, żeby nie przeszkadzać drugiemu. Tak. W granicach, nie wiem, konwenansów, społeczności, ale to właśnie trzeba kreować, to się zmienia, bo to wystarczy w historię popatrzeć. No, nikt nie uczy się z tej historii niestety, to jest bardzo smutne. U nas się nie wyciąga żadnych wniosków, to jest po prostu straszne. Nie? No, dobra. Ja na przykład bym wiele razy już się poddał i powiedział, dobra, zbankrutowałem, koniec. Ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo ktoś powie, a widzisz, on się starał, walił głową w mur i przegrał. Nie mogę przegrać, słuchaj, bo nie mogę zabrać następnym osobom takiej nadziei i możliwości. Więc nie jestem skazany, że musi mi się udać i koniec. No bo jak się nie uda, to zrobimy się coś innego i też się uda. Zbankrutowałem, miałem 28 lat czy ileś. Pomyślałem sobie wtedy, no średnia wieku w Polsce jest powiedzmy 60-70, to jeszcze raz mogę zacząć. No, jeszcze ze 2 razy może można zacząć, albo 3. No, ale wziąłem wersję pesymistyczną, że na pewno jeszcze raz zdążę i tyle, no. No i minęło tam ileś lat, tam parę, no i jestem 1/3 aktywów odbudowałem, prawda, które straciłem z dnia na dzień. No i myślę sobie jeszcze 2 lata, spokojnie. Już jestem mądrzejszy o te wszystkie doświadczenia, już takich samych błędów nie popełniam, już wiem co, gdzie, z czym i dlaczego, bardziej niż wtedy. Z wielu rzeczy bym się też obronił na przykład tam ileś lat temu, 5 czy więcej, bo jakbym miał dzisiejszą swoją wiedzę na ten temat.
A to już bym wielu rzeczy nie przestraszył, wiele rzeczy by mnie aż tak nie absorbowało, wiele rzeczy poszłoby szybciej. Tak, nie, tak jest, na szczęście lub niestety. No dokładnie. Ale wracając już do jak powiem, podstawy na naszej audycji, czyli tej historii biznesowej. Czyli można w skrócie powiedzieć, że prowadzisz sobie taką kancelarię, można by powiedzieć, no doradzasz z tymi bikami, nie bikami, jesteś mediatorem, tak? Tak, negocjacje, doradzam związkom zawodowym, głównie akurat Solidarności i nie, że jako głównej tam krajowej komisji czy coś, tylko no, różne lokalne. Mogę mieć do ciebie prośbę? To proszę uprzejmie. Weź im tak doradzaj, ale tak negatywnie im doradzaj, żeby na przykład nie było Solidarności, żeby nie było związków zawodowych. Powiem ci też taką smutną refleksję, bo na przykład ja czytałem w gazecie tam, nie wiem, jakiś szef związkowej struktury jest bardzo odważny, pali opony, jest super, nie? Przyjeżdżam na miejsce i mówię, no to przejmijmy teraz tą waszą firmę, w której pracujecie, ona będzie wasza. Będziecie mogli decydować, nie będzie nikt wam tutaj, prawda, zabierał, dawał. No to oni na przykład się bali, nie chcieli. Nie. No bo ktoś by musiał zarządzać tą firmą, a przecież nie potrafią. Bo ja na przykład przeszkoliłem, byłem w 280 przedsiębiorstwach w Polsce i wszystkim mówiłem, jest taki mechanizm podczepiony pod ministra gospodarki, który się nazywa spółki aktywności obywatelskiej. 35% załogi państwowej firmy pisze o promesę do Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma bardzo tani 2% kredyt, czyli tańszy niż wszystko inne na rynku. Tak. Dostaje poręczenie na aktywach spółki matki, a spółka narzędzie kupuje spółkę matkę. Tylko czyli taki wykup menadżerski, tylko że przez państwo finansowany. Sami państwo po prostu wie, że oni na przykład nie mają kasy, albo ich nie stać, albo się boją i daje takie narzędzie. To oczywiście powstało nie bez przyczyny, dla konkretnej grupy, coś tam. Jasne, ale jest gdzie. Można by z niego korzystać. A przyjeżdżasz i oni mówią, bo my możemy niedługo zbankrutować, mamy tyle długo. No to no, zróbcie coś z tym. Weźcie tą firmę i ją ogarnijcie. No ale może już do emerytury już dotrwamy. Czekajcie, nie? A za tydzień na przykład nie ma firmy, a są takie świetne firmy, jakiś Niewiadów, który produkuje świetne kampery i co? Może zaraz nie być firmy i koniec. No, ostatnio mieliśmy na zajęciach właśnie Tomka Bortkiewicza, on też tam dużo restrukturyzował. Akurat mam przyjemność znać, no bo pracowałem przez rok, jak on był prezesem miejskich wodociągów MPWiK Miasta Stołecznego Warszawy S.A. No to też tam historie odnośnie różnych przetargów i związków, te też naopowiadał, że no teraz się po prostu aż no, jak się to posłuchało tak trochę tego, to... No, nie no, widzi się państwo, coś państwowego, to ma się ochotę od razu uderzyć w ryj takich ludzi, no. No bo to jest po prostu, na przykład jak ta stocznia szczecińska, co tam zbankrutowała, no to wiesz dlaczego zbankrutowała? Bo sprzedawała statki za chyba 42% ceny rynkowej. Ja pracowałem w takiej firmie, która już nie istnieje, Korporacje Polskie Stocznie S.A., to był fundusz inwestycyjny wysokiego ryzyka państwowego. No to sobie zdajesz sobie sprawę. ARP, no to z góry było wiadomo, że jest inwestycja na przykład nietrafiona, bo w międzyczasie jak produkują ten statek już zmieniły się ceny stali na przykład i on już na pewno będzie nieopłacalny. No i to jest takie, no... Ej, dobra, no ale co to... Straciliśmy Polmos, ostatni dobry polski Polmos Józefów, który produkował świetną wódkę z czerwoną kartką. No ona może nie wszyscy ją kojarzą dobrze, ale to był świetny Polmos. I co? I poszedł. Kupił go konkurencja, go kupiła i go ogarnie. A Polacy wreszcie. Nie umieli ogarnąć. No ale dobrze, że go ogarnie wreszcie. Moi znajomi, ja podchodziliśmy tam po parę razy do tej firmy i wszędzie był opór, bo lepiej niech zniszczeje, lepiej niech ktoś wyjmie, dekonstruuje, sprzeda ziemię. Ale co, chciałeś kupić tego Polmosa, czy skorzystać z tych takich 35%, co opowiadałeś przed chwilą? Przez to narzędzie, czyli te 35% też próbowałem, czyli setki godzin spędziłem na rozmowach moi koledzy z pracownikami, mówiliśmy im, że tej firmy za chwilę nie będzie, albo będzie już właściciel, który was szybko sprzątnie z tej firmy, jeśli sami jej nie ogarniecie. No i niestety. Aha, no tak, no bo jakbyś im doradził, no to oni by skorzystali z tego, a ty byś im tam potem prowadził ten biznes. Jest problem taki, że jest opór często po stronie Ministerstwa Skarbu i nie dlatego, że minister skarbu nie wie czy nie rozumie, tylko że często już tam mniej więcej wiadomo, gdzie to tam powinno, komu pomóc. No to słuchaj, no to może skorzystaj z tej mojej rady i żeby tym związkom zawodowym tak teraz na odwrót doradzać. Jak doradzałeś wykup, to żeby tak doradzać, żeby nie wykupować na przykład. Ja powiem ci, że też są porządni właśnie związkowcy, którzy wiele w Polsce firm uratowali swoją właśnie myśleniem liberalnym, gospodarczo, rozsądnym, wolnorynkowym i oni naprawdę, mimo że niektórzy już są troszkę starsi od nas, pewnie ze dwa razy, to oni by jeszcze chętnie raz to zrobili, jeszcze by jakąś firmę
No właśnie, powiedz mi, jak to jest, że no, jakby nie patrzeć, że jako taką wolność, no to związek zawodowy musiał wywalczyć, no? Chyba to jest śmiech historii, że związek zawodowy walczył o jakieś tam liberalne przepisy, nie? Dokładnie. Więc u nas to jest paranoja. Ja na przykład nie rozumiem tego, że jak przyjeżdża związek z zagranicy i oni się spotykają z Solidarnością, bo oni nie mają o czym, nie powinni mieć o czym w ogóle rozmawiać, nie? No to był u nas związek wolnościowy pod kontekstem religijnym, politycznym. Zresztą zobacz, u nas jest taki podział struktury Solidarności z tamtych czasów, czyli nie dzieli się na branże tak naprawdę. Teraz już to trochę uporządkowano, ale na regiony. Region gdański, region taki, region śmaki. Bo to w ogóle nie chodziło o jakieś takie branżową obronę interesów. Nie? Znaczy, no wiesz, no była jedna branża, no bo jak wszystko było państwowe, no to była jedna branża, nie? Tak, no też tak można to tak... Tak mi się przynajmniej wydaje, no za młody jestem, żeby tam, wiesz, opisywać stare dzieje. No są tam ludzie, ale często ci najbardziej odważni oficjalnie są najbardziej tchórzliwi i odwrotnie, no. Gdzieś tam niektórzy robią dobrą robotę, a nikt o tym nie wie. No wiesz, no mały pies głośno szczeka, no to jest przecież normalne, tak? Okej, ale oprócz takiej kancelarii, doradztwa, jak tutaj widzimy, no z dziesiątką wspólnych znajomych ze mną, tak? Ja nie wiedziałem nawet, że się w tym samym towarzystwie obracamy. To prowadzisz te biura, tak? Dokładnie. Czyli te wirtualne biura. Powiedz, jaka jest kondycja tych firm? Bo ostatnio się tego namnożyło dużo. Centra coworkingowe, jakieś właśnie takie, no jest aż taki duży popyt na te usługi? To nie są duże podmioty, bo to są podmioty do 50 tysięcy, więc tam taki powiedzmy obrót występuje, a w najlepszym wypadku można to traktować jako przychód, więc zależy w którym podmiocie, bo to jest tak, że to nie jest jedna firma też, niektóre na przykład ja brałem udział w ich tworzeniu, ale już też nie mam z nimi wspólnego ani personalnie, ani kapitałowo, ani w żaden sposób, a one działają i ludzie sobie spokojnie z tego żyją. Tutaj może powiedzmy naszym słuchaczom, trzeba wejść na stronę luxbiuro, tak? .com.pl, tak? Przez X. Dokładnie. luxbiuro.com.pl. Czyli co, dużo takich biur wirtualnych stworzyłeś, posprzedawałeś, dla kogoś tworzyłeś, to w sumie taki... Ja stworzyłem trzy. Mój kolega, który mi tego nauczył i z którym zaczynałem przy pierwszym projekcie, czyli wziąłem takie już istniejącą firmę, która była zadłużona właśnie. Mój kolega, który był lepszy stażem i wiedzą gospodarczą i tak dalej, doświadczeniami, zresztą on też wcale nie taki stary, bo wtedy 33-letni, powiedział mi, co powinienem robić i co z tą firmą można jak zrobić. Ja to zrobiłem, no, po prostu potraktowałem to jako rozkaz, zlecenie, no, zrobiłem to. I jakbym miał tą wiedzę w ten sposób, jak ogarnąłem tą firmę, jakbym kiedyś ogarnął tę instytucję, z którymi sobie nie poradziłem, to bym dziś one istniały i dawały ludziom pracę i tak dalej, i zysk. No więc... Pierwszą firmę ogarnęliśmy właśnie tak, że on mi powiedział, co ja mam zrobić, ja to zrobiłem. Potem ja odszedłem z tej firmy, bo się tam czymś innym zaobserwowałem. Ta firma do dziś istnieje, już się inaczej nazywa niż wtedy, jak ja z nią zaczynałem współpracę. A potem ja zrobiłem takie same jeszcze podmioty w innych miejscach, bo one często były związane z lokalizacją. Na przykład mam teraz nową lokalizację, jeszcze nie ma nazwy, to będą biura na Nowym Świecie. Więc też świetne miejsce, bo wszędzie blisko, nie? No tak, ale to przeważnie są takie wirtualne biura, czy przeważnie tam sobie ludzie przychodzą i jako ten coworking i tam jakieś biurko mają? Dwie trzecie to jest adres rejestrowy, czyli nikt nigdy się nie pojawia. Niektórych osób ja nigdy nie widziałem, no oprócz tam, że ktoś przyszedł w imieniu firmy. Jakaś część to są osoby, które przychodzą 3 dni w tygodniu, no to są takie pakiety właśnie, że na jeden dzień minimum 3 dni lub 5 dni. Najmniej jest tych, co przychodzą w 5 dni. A jakieś takie sale szkoleniowe też macie? Jakieś też takie większe? Sale konferencyjne, 50 osób, 100 osób, 150 osób, jakieś tam rzutniki, wszystkie, cała infrastruktura, która powinna być w sali, to jest, więc to jest wszystko na... Trzeba pół godziny wcześniej powiedzieć, że jest taka potrzeba i mniej więcej która część miasta, bo też my mamy w pakiecie rozeznanie takie, że nie musi to do nas należeć, nie musi to być w naszej firmie na stałe jakieś aktywo, tylko że wiemy, że mamy taki, a nie inny układ z jakimś partnerem i on na przykład nam dostarcza miejsce, które jest potrzebne. Tam ktoś, nie wiem, w zeszłym tygodniu kolega do mnie dzwonił, mówił, że wypowiedziała prywatna instytucja możliwość spotkania jakiejś organizacji z przyczyn politycznych, nie mogą wyświetlić filmu, czy w tej części miasta ja mam jakąś salę. No i da się to zrobić. No tak, no bo to salę można zawsze wynająć, prawda? Czy tam jak ty wynajmujesz hurtowo. Wiesz, dlaczego pytam? Bo się tak inaczej, no. Stworzyliśmy z Jankiem to uczelnię Asbiro, tak?
Ona jest stworzona, no ma wszystko, co ma mieć, jeszcze tylko liceum w przyszłym roku otworzymy, tak? Też będziemy współpracować tutaj z Samuelem. No, uczelnia jest stworzona, tak? Ale żeby ją tam unowocześniać, no to nie będziemy tworzyć ani nowych kursów i tak dalej. I się właśnie zastanawialiśmy, czy by nie stworzyć też takiego biura, powiedzmy takiego nie coworkingowego, czy coś takiego, ale można by pójść o krok dalej, tylko żeby stworzyć taki akademik, tak? Czyli gdzie nie tylko można wspólnie pracować, ale też wspólnie mieszkać, no a że przeważnie na studia się wyjeżdża, no to po prostu zrobić takie to co ty masz, takie biura, ale jeszcze w połączeniu, wiesz, z mieszkaniem wspólnym. Współpracować, bo raz, że takie infrastruktury ja mogę dostarczyć na początku, a potem możemy zbudować takie coś od zera. Mało tego, nie mogę powiedzieć niestety, bo mi jeszcze obowiązują różne umowy, ale w imieniu co najmniej dwóch organizacji pod tytułem Zakon zbudowaliśmy takie dwa ośrodki, właśnie które są ośrodkiem rekolekcyjnym, ale na co dzień są też hotelem, więc same się finansują. Więc tam można sobie mieszkać, jest kuchnia, są posiłki normalnie, jak z normalnym hotelu. No bo wiesz, my tak sobie powoli marzymy, że będziemy mieć już jakąś siedzibę, bo to jest jednak inny wizerunek, jak się zrobi jakiś taki ładny budyneczek. Znaczy wiesz, to już ci mówię, jaki tutaj jest plus, bo jak tak, wiesz, podnajmujesz salę tu, tam, no ale ja bym jednak wolał, wiesz, wymalować tą salę na zielono i na czarno, tak, dać wielkie logo, żeby pod kamerę było, jak tam już niekiedy jakieś pirackie nagrania się pojawią gdzieś tam na YouTubie, czy gdzieś tam z naszych zajęć, to chociaż niech logo będzie ładnie nagrane na tej ścianie, nie? Z przyczyn marketingowych, ale też z takich przyczyn, że to kwestia kalkulacji, bo może się nagle okazać, że będzie ci taniej kupić siedzibę, czy zbudować ją nawet. Paradoksalnie niż... No właśnie, i tak sobie myśleliśmy, że gdyby, no bo słuchaj, no, taka sala, no tak na 150 osób, żeby była nasza, no to potrzebna z 300 metrów budynek, tak, no bo 200 metrów sala, po tej korytarze, nie korytarze, no to są horrendalne koszty, jakby to tak, wiesz, połączyć, właśnie jakiś taki adres, przecież mamy inkubator, tam inkubujemy trochę tych firm, prawda, no to by był wspólny adres, by byłoby to takie różne, takie dziwne rzeczy można robić, nie? Ja bym popatrzył w stronę Pragi, bo kiedyś tam będzie serce miasta, a na razie jest tam niedrogo i jest jeszcze parę budynków, które można by zagospodarować, a to są całkiem ciekawe budynki, oczywiście one wymagają rewitalizacji. A co myślisz, żeby na przykład kupić jakąś fabrykę starą? Albo właśnie jakieś takie rzeczy, które na te lofty biorą, czy na coś. To jest super, bo jest duża powierzchnia, często w dobrym miejscu, bo kiedyś te fabryki były w centrum miast, że tak powiem, co jest normalnie się nie zdarza. Więc warto się rozejrzeć, póki jeszcze są takie możliwości. I to był taki klimacik był trochę, nie? Dokładnie, tak. Czyli mówisz, że ten rynek jest przyszłościowy, tak? Tak, jak najbardziej. No bo mamy takiego wykładowcę w sumie już, nasz absolwent wszystkich kursów, i jego skarbówka trochę zaczęła dręczyć w Polsce, więc założył spółkę w Anglii, tamta spółka założyła spółkę w Polsce, tak? I teraz już ma on spokój, bo wyobraźcie sobie, że ja jakieś 3 lata temu zmieniliśmy siedzibę jednej ze spółki z Warszawy na Jędrzejów i przez 3 lata nie mogę tego w KRS-ie zaktualizować, bo jak ja do nich piszę list, to oni mi po 4 miesiącach odpisują i mam 7 dni na dostosowanie się do tych ich uwag, a ja no powiedzmy sobie szczerze, no 2 tygodnie w miesiącu to jestem na rozjazdach, a niekiedy to na 1,5 miesiąca sobie wyjeżdżamy i no i ciężko. Tak, a wyśle z związków zawodowych w Poczcie Polskiej? Jeszcze raz? Wyśle z związków zawodowych w Poczcie Polskiej? Nie mam zielonego pojęcia. 150, z czego 50 założyły różne zarządy, żeby psuć pracę pozostałych dużych związków. No to ładnie, ale poczekaj, skończę tą historyjkę, którą opowiadałem. Czyli w Polsce nie można przez 3 lata zmienić adresu firmy w urzędzie. Przynajmniej, no można, tak, można i w 4 miesiące, ale tak, ale to trzeba by tylko siedzieć i myśleć tylko i wyłącznie o tym. A w Anglii to jest tak, że napisałem koledze maila, jakbyś mógł to zrobić i on to zrobił i za godzinę było gotowe, bez żadnych notariuszy, bez niczego. W Polsce taka zmiana adresu kosztuje 3000, a w Anglii tylko jeden mail. I nawet jak ktoś chce mieć spółkę w Polsce, to niech sobie najpierw zarejestruje spółkę w Anglii, a ta spółka w Polsce będzie no 100% własnością tej spółki w Anglii i bez problemu można zmieniać wtedy tutaj siedziby różne, nie? Bo wystarczy tam zmienić własność spółki angielskiej
i to o wiele prościej sprzedać i udziałowców wprowadzić i tak dalej, i tak dalej. No, dobra, już skończyłem wątek. A co chciałeś powiedzieć odnośnie tych związkowców z poczty? To jakaś głębsza anegdotka? Nie, że jest właśnie tych 150 organizacji związkowych, tam mój dobry znajomy, jeśli tak mogę powiedzieć, jest szefem właśnie Solidarności, bardzo rozsądny człowiek i właśnie mi opisywał, jak to tam pączkują te związki, no bo jak na przykład chcesz coś zmienić w firmie, to musisz wezwać wszystkich, po jednej osobie chociaż z zarządu, nie? Więc musisz mieć salę na 150 osób, czekać aż łaskawie wszyscy przyjdą, no a najczęściej już tam część działa destrukcyjnie z założenia, prawda? Więc potem nic dziwnego, że w takiej firmie się nic nie zmieni. Ale teraz poczta już chyba jest uwolniony, ten rynek pocztowy, nie? Uwolniony, aczkolwiek akurat z tym konkretnym przedsiębiorstwem, no to tam jest 1,3 milion wojny się toczą w środku różnych grup interesów i to jest pewne zagrożenie dla takiej firmy, no więc... Ale są jeszcze inne narzędzia, więc trzeba zakładać też coś, nie? Ożywiać. No i w media inwestować, w kontestacje.com, w Radio Wnet, w jakieś nowe ekrany, cokolwiek. No. Nie, w Radio Wnet nie. Nie? Nie, znaczy, bo oni dotacje wzięli. Mało im pieniędzy, dajże spokój. Chyba prawie bańkę wzięli od Unii Europejskiej, no to mało im pieniędzy. Słyszałem, jak tam żartowaliście z projektu spółdzielni spożywczej. No to, słuchaj, no spółdzielnia to brzmi komunistycznie, no bez przesady, no wszystko co się nazywa spółdzielnia to nie powinno istnieć. Zmiana pośredników na działalność, prawda, na zasadzie wolnorynkowej, zaufanie, prawda, relacje personalne i tak dalej, budowane przez ciężką pracę i efektywne działanie. To brzmi jak z książki Marksa normalnie. To brzmi, ale... Czasem trzeba używać tej nowomowy, żeby zewnętrzny świat się z nami mógł skomunikować, a my i tak musimy działać w tym czasie. No. A to jest na tej zasadzie, wiesz, prawnik to doskonale wie dlaczego. Bo do każdej umowy musi być słownik. Słownik polega na tym, że żebyś sprawdził, czy ty i ja rozumiemy pod tym samym słowem te same znaczenie i ten sam element rzeczywistości. Dla ciebie, nie wiem, liberał będzie znaczyło to, dla kogoś, kto jest tak wychowany, czy tam tak nawkładany ma do głowy, uzna to w ogóle za coś innego i będziecie się kłócić o to słowo, a tak naprawdę nic was nie dzieli, tylko nazewnictwo macie nieskonsultowane. No jako zawodowy mediator oczywiście tutaj się na tych rzeczach znasz. Raz uczestniczyłem tylko w mediacjach. Znaczy, taka jedna firma chciała, żebym jej zapłacił fakturę, a ja jej powiedziałem, że jej nie zapłacę faktury, no bo... Bardzo prosta przyczyna jest tego, że nie zapłaciłem faktury, ponieważ oni mi towar zapomnieli wysłać. Tak? Ja bym ten towar bardzo chętnie chciał odebrać, tylko oni mi go nigdy nie wysłali, a myśleli, że wysłali i nie wysłali i się skończyło na mediacjach. O. No właśnie. I muszę ci powiedzieć, nawet zgrabnie to poszło. Co prawda kobieta chciała, żebym jechał z Jędrzejowa do Warszawy, żeby się spotkać w cztery oczy, no ale po co, jak można przez telefon porozmawiać, bo to rzeczywiście taka sprawa dęta była, nie, że no po prostu, no bałagan mieli w papierach, tak, no i tak. A ty jakie masz doświadczenia z tą mediacją? Bo to... Mediacją, wiesz, nie jestem takim sensu tylko mediatorem, bo u nas to polega na tym, że nie masz żadnej relacji z żadną ze stron i tam doradzasz im, nie mając w tym żadnego w sumie interesu. To jest moim zdaniem, no to jest ważne oczywiście, musi być jakaś taka struktura, jakiś zasad na polu, których się poruszasz, ale w 80% przykładów to nie jest tak, że nie wiesz, co to są za podmioty, jakie są interesy, że nie wiesz kompletnie... No musisz wiedzieć, no bo jak inaczej? To jest góra właśnie, na przykład my opieramy się na tym, że właśnie mówimy, znamy te podmioty, dokładnie wiemy, kto jest w środku, kto, gdzie, dlaczego i właśnie dlatego się z nimi porozumiemy, bo wiemy, z kim, o czym rozmawiać, nie? Ale nie uda się bezstronności. Ale wiesz, no, ja też trochę piję do tego takiego systemu mediacji, który tam jakoś, chyba to jest jakieś takie nowe, to zostało już ustawowane te mediatorzy i tak dalej, i tak dalej, czyli to już nie jest taki wolny zawód, nie? Tak, ale to też wynika z tego, że jest duży opór po stronie sądów i prawników i tak dalej, bo jako konkurencję rynkową właśnie i oni budują sobie strukturę właśnie po to, żeby spotkała się struktura ze strukturą, zamiast żeby konkurowały usługi na wolnym rynku. I to jest pewien problem, nie? Bo za chwilę będzie jak z dziennikarzem, że nie jesteś mediatorem, bo nie skończyłeś centrum mediacji, nie wiem, gdzieś tam, nie? A ja jestem mediatorem i zawsze będę. Jak będę musiał to nazwać groch z kapustą zamiast mediator, to też to nazwę groch z kapustą i będę dalej mediował. No pewnie, że tak. No to jest już w ogóle śmieszne. Okej, wow, bo my tu gadu, a tu już do końca audycji dochodzimy, Mariuszu.
rozmowy niedokończone. Także chyba musimy ci zrobić oddzielną audycję i będziemy gadać tam non-stop, bo naprawdę nie wiem kiedy ten czas minął. No właśnie zerkam, patrzę, 10, no rzeczywiście. No ładnie, ale mieliśmy jeden telefon tylko, no to znaczy, że jak mało telefonów, to znaczy, że ludzie są zasłuchani, wiesz? I nie chcą przeszkadzać. Tak, ostatnio, bo takie ankiety różne porobiliśmy. To jest też ciekawe, nie? Czyli dobry znak. Czyli bardzo dobry znak. Czyli optymistycznie kończymy. Mariuszu, wielkie dzięki. Super, super się z tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że... Na przesłanie, Kamilu. Bóg chce, żebyście byli obrzydliwie bogaci. I róbcie to. No może na razie jesteśmy tylko obrzydliwi, tak? Przynajmniej niektórzy. Teraz się wszystko na PR-ze opiera. Dokładnie. Bo pierwsza firma, w której pracowałem, to była właśnie PR-owa. Zresztą teraz jest dość znana, nie będę mówił nazwy, ale tam zaczynałem właśnie jako student. Chyba pierwszego roku poszedłem, czy coś. Strasznie aktywny. Próbowali zmniejszyć podatek, wzięli studenta, który się na niczym nie zna. Okej, Mariuszu, strasznie aktywnym człowiekiem jesteś, naprawdę, tak wiele rzeczy robiłeś, a ja tylko siedziałem przy komputerze, cholera, no tak trochę niepokoju, ale za to teraz się dużo rzeczy dzieje. Jak robiłeś pierwszy milion? No siedziałem przy komputerze i programowałem, no to, i ściągi sprzedawałem. No, co ty byś powiedział o sprzedaży ściąg, bo wiem, że ty tam przed audycją rozmawialiśmy, że tam mnie trochę nie lubiłeś, ja jak tymi prezerwatywami handlowałem. Właśnie, bo ja jako prawda ultraprawicowy, katolicki liberał, to jestem liberalny tylko w gospodarczych rzeczach i to z tym zastrzeżeniem, że nie promuję, prawda, narzędzi, które umożliwiają grzech. To jest tak, że wiesz, no. ja uważam, że każdy jest wolny. Zobacz, że też na liście grzechów współczesnych nie ma narkotyków, tam papierosów czy czegoś, tylko uzależnienie jest grzechem, więc ja sobie mogę palić, pić wódkę, kiedy chcę, brać narkotyki i robić, co uważam, bo jestem wolnym człowiekiem, ale nie mogę dawać narzędzi grzeszenia innym. A ściągi według ciebie to... To myślę sobie, nie pamiętam już tam, co to była za marka, ale myślałem sobie, nie, no tak nie może być. I wtedy przez wiele lat nie widziałem w ogóle twojej strony, bo tam nie wchodziłem, bo się oburzyłem. Dobrze, ale powiedz mi, czy ściągi to są te narzędzie grzechu, czy nie? Ściągi, wiesz, bo są dwie szkoły. Jedna mówi, że w ogóle nie można ściągać, a druga jest taka, powiem ci, że moje pokolenie to na ściągach się więcej nauczyło niż na książkach, bo trzeba było je przygotować, napisać, wyciąć, wydrukować. Nie zawsze się je użyło, albo nie każdy potrafi ich użyć. Ja dyskutowałem na ten temat z żoną Marka z Kousena, która jest nauczycielką. I ona się bardzo oburzyła, znaczy oburzyła, że jej się ściągi, że to nie wolno ściągać, no bo jak Amerykanka w końcu, nie? No to tam tego nie lubią, a ja mówię, że to nie jest ściąganie, to jest samoobrona, tak? Bo samoobrona, ponieważ wymagają jakiejś tam wiedzy od dzieci pod groźbą ukarania rodziców, no i to jest samoobrona w stosunku do tej przemocy, tak? Więc... Nie wiem, czy ty kupisz takie moje rozumowanie. Nie, no mówię, to jest tak, że Pan Jezus powiedział, że prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa, więc jeśli są takie warunki, jest wojna, to trzeba mieć narzędzia, żeby się obronić. A tymi narzędziami w tym momencie były ściągi. dzięki. Dobra, Mariuszu, wielkie dzięki za to, że się pojawiłeś. Wielkie dzięki słuchaczom, że nas... To było tak samo ciekawe dla słuchaczy, jak dla nas. Mam taką nadzieję, zobaczymy w komentarzach, nie? Jak będzie, jaka głupia audycja, będzie nudna, Kamil, znowu 10 błędów językowych zrobiłeś, znowu się jąkasz i tak dalej, ale to już życie. Moi drodzy, no i co? No i tyle. Dzisiaj na koniec nic nie reklamuję, ponieważ już rozpoczęliśmy studia MBA, z weekendu wróciłem taki z tyrany, ale no super impreza była. Więc na koniec już dzisiaj nic. A jutro będziemy z Jankiem rozmawiać. O. No i pamiętajcie, jak zajrzycie na kamilcebulski.pl bądź na newsa, na kontestacji, tak sobie wymyśliłem kilka tygodni temu, że 1 listopada idziemy pod ZUS zapalić świeczkę i się pomodlić. O. I pójdziesz, Mariusz, z nami pod pójdę, ZUS? Pójdę. Tak, jakby, wiecie, to nie ma być znowu jakaś taka, wiecie, wielka akcja zorganizowania z kamerami. Nie, po prostu tak iść od siebie, dać po prostu tak symbolicznie zapalić świeczkę, pomodlić się o lepszy świat i i tyle, tak żeby to była taka impreza dla nas, tak, żeby być takim spokojnym człowiekiem, że coś tam, jakąś cegiełkę się dało do zrozumienia tym urzędnikom, że my ich nie lubimy, nie? No, dobra, Mariuszu, trzymaj się.
Pozdrawiam, dzięki wielkie. Okej, i już wypuszczamy Alberta. Albert, wychodzimy!